Witam serdecznie moich przyjaciół, młodszych przyszłych olimpijczyków albo tych, którzy już są olimpijczykami. Chciałabym z okazji tego dnia olimpijczyka życzyć Wam wszystkiego dobrego, masy sukcesów, które później jako osoby starsze będziecie z dumą opowiadać o tych sukcesach wnukom. Natomiast teraz musicie się bardzo do tego przyłożyć, bo macie szansę zupełnie niewyobrażalną uczestnictwa w unikatowej imprezie, którą są Igrzyska Olimpijskie. Odbywają one się, jak wiecie, raz na 4 lata, a teraz mamy nawet raz na 5 lat. I jestem przekonana, że w Tokio te igrzyska za kilka miesięcy, to już chyba za 4 czy 5 miesięcy, odbędą się. Dlatego zwracam się do Was, żebyście jeszcze przez te kilka miesięcy dołożyli największych starań, żeby przygotować się jak najlepiej i żeby zakwalifikować się i zdobyć to piąte kółko olimpijskie. Piąte kółko olimpijskie to jest jakby gwarancja nasza, sportowców, że weźmiemy udział w tej unikalnej imprezie. Pamiętajcie o tym, że Igrzyska Olimpijskie to jest święto sportowców z całego świata. To jest niepowtarzalna impreza i żaden zawód, żadna profesja nie ma takiego święta elitarnego, jakim właśnie jest olimpiada, gdzie z całego świata zjeżdża się niewyobrażalna masa młodych ludzi, najlepszych na świecie, najzdolniejszych na świecie, i wy znajdziecie się, jeżeli dołożycie starań, wśród nich. A jeżeli chodzi o osiągnięcia, które będziecie mieli na olimpiadzie, to ja muszę powiedzieć, ja nie zdobyłam medalu olimpijskiego, ale samo uczestnictwo w olimpiadzie to jest rzecz, która wyróżni Was już do końca życia. Będziecie po prostu olimpijczykami, a to jest promil jakichś ludzi żyjących na świecie. Słuchajcie, uczestniczenie w Igrzyskach Olimpijskich to jest przeżycie nie do opisania. Dlatego życzę Wam, żeby Wam się to udało. Pracujcie nad tym i wierzcie mi, że zupełnie nie ma znaczenia, czy zdobędziecie medal, czy będziecie tylko uczestnikami olimpiady. Najistotniejsze jest to, żebyście po tym starcie swoim olimpijskim mieli świadomość, że zrobiliście wszystko, co było możliwe, żeby wypaść jak najlepiej. Czyli wy, żebyście byli z siebie najmocniej zadowoleni. Wszystkiego dobrego. Thank you.